O kuźwa, ty tu coś jest. Się musi udać. Jest za pierwszym razem. Co jest? Co? No nie. To się da przejść, jest na średnim poziomie, więc zobaczymy. Blisko było. O kuźwa, co jest? Czyli witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy sobie grać kolejny raz w Minecrafta. Tym razem w specjalną mapę, ponieważ jest to mapa stworzona przez kogoś, kogo już znacie, mianowicie Terminatora. Terminator poprosił mnie, żebym ją nagrał, dlatego w nią sobie zagramy. Oczywiście Terminator nie jest jakiś już zaawansowany, mega nie wiadomo jakim twórcą map, ale myślę, że będzie fajna, lubi, wygląda fajnie. Wygląda jakbym dosłownie mu pobrał skądś. No i zobaczymy jak będzie wyglądała. Mapa też nie jest jakoś mega długa. Mamy tutaj różne jakieś takie przywitanie i też mamy zasady. Zasady to w sobie tutaj, to są zasady. No i tak, i granie mam nie cheatować, grać na GModzie dwójce, który już mam włączony. Mam się wkurzać na mapę, a nie na Terminatora. Mam go nie obrażać, mam nie wykorzystywać bugów, mam pointy sobie mogę wpisywać i jeśli coś mi przeszkadza, to na GM1 mogę sobie to zniszczyć. Tutaj sobie ustawienia już zmieniłem, zobaczymy jak mapa będzie wyglądała, bo dawno nie nagrywałem też żadnej mapy. Miałem taką przerwę, powiedzmy. No i tutaj jeszcze mamy część. Mamy coś takiego, że złote płytki dają z pointa, no i mapa składa się z 11 kategorii, a zrobienie je zajęło 3 dni, więc można też tego też trochę podchodzi z przymrużeniem oka, jednak myślę, że będzie całkiem fajna. Tutaj możemy sobie już zacząć, bez zbędnego gadania. No i pierwsze co, to widzę, że przechodzimy do znajdź przycisk, czyli to jest taki fajny tryb, na którym mamy szukać przycisku na mapie, na której twórca... O, tutaj mam. O, tu mam kolejny. To chyba nie jest ten, muszę szukać jakiegoś innego. Tu jest jeszcze. Też nie ten. Mamy znaleźć przycisk i ten jeden przycisk powinien nas gdzieś chyba teleportować do następnego poziomu, czy coś takiego. I tu w wodzie będzie? O kuźwa, ty tu coś jest. Ej, jak tam jest przycisk? Shit, jak ja mam tam trafić? Utopię się teraz, czekaj. Na pewno nie ma żadnego innego, chyba tam będzie, tak mi się wydaje, no bo to wygląda podejrzanie jak nie wiem co. Dobra, wydaje mi się, że tam jest, ale żeby się upewnić, to będę musiał to przeklikać jeszcze dłużej. A jak się okaże, że to jest dla zmyłki, to ja po prostu nie wiem co ja mu zrobię. To jest strasznie ciężko, najgorsze jest też to, że nie mam Optifine'a. W tym momencie nie jestem w stanie tego Optifine'u sprawdzić. Ten texture pack powoduje, że ciężko jest mi go wypatrzyć. Mam też taki zainstalowany Paytool, bo w sumie mi się ten texture pack nawet podoba. Nie wiem czy wam on nie przeszkadza, ale myślę, że jest... O, tam jest, dobra, teraz zauważyłem, za gówno. Ukryty był jak cholera. Ej, ten ma na nosie w ogóle. Pingwin. Kuźwa. Te ręce w ogóle, what the hell. Lol, nawet macha. O, dobra, mamy iglo w ogóle. Skrzynkę. Dobra, zobaczymy, czy tutaj mi się go gdzieś uda znaleźć, bo chyba do nosa się nie dostanę. Bo tam będzie niełatwo się dostać. Ale pewnie to jest gdzieś ukryte w ten sposób. Pod tym śniegiem. Tak chamsko, taka dziura będzie gdzieś coś wstawała i to będzie ten przycisk pewnie. Chyba, że tutaj, nie wiem czy się da jakoś na to dostać, chyba się da. Chyba się da. Da się stąd dostać, o, dobra. Tu nie widzę. Dopóki ja szukam, zachęcam was do widzenia naszego Discorda, którego link macie w opisie. Tam, no, częściej pojawiają się różne konkursy, więc możecie sobie zbić i jest duża szansa, że wam się uda wygrać, bo naprawdę dużo osób to tam nie ma, więc szansa jest naprawdę spora. Chyba, że... O, kuźwa, i tam jest co... O, ja cię kręcę. Nie, to ja bym tego nie znalazł nigdy w życiu, jakby tutaj się nie wrócił. Chciałem sobie, kurde, upiec ciasto, ale mam tutaj przycisk i udało się jakimś cudem go znaleźć, ale... Kurde, to była zmyłka niezła. Dobra, tutaj mamy kolejną fajną mapę, na której... Okej, dobra, tu coś jest. Pod tym... Czy tam może coś być? Demet, nic nie widzę. Nie no, chyba nie ma tam. Nie wygląda, by tam miał być. Tu w tym nic nie ma. Okej. Pod łóżkiem od razu sprawdzam. Dobra, nie ma. Tutaj na górze nic, nigdzie, dobra. Chyba nie ma tu. Sprawdźmy sobie tutaj na zewnątrz. Tu coś... Tego nie ma. Ej, tutaj coś jest. Ej, jakby tam był. O nie, nie, no tam to nie może być. Nie ma szans. Jeśli przycisk będzie tutaj, to ja nie wiem. A taka szpara ma. I tam takie gówno wystające małe. Ja bym tego nigdy w życiu nie trafił. Ale tu jest. O, jest. Dobra, mam to. Okej. Okej, dobra, to jesteśmy na następnej mapie i... Tu mamy trafić w cel. Mamy łuk. Strzały mamy. No i mamy nawet tą lunetę. Ty kiedy ostatni raz korzystałem z lunetą w Minecrafcie? 1000 lat temu. Dobra, się musi udać. Jest za pierwszym razem. Nice, dobra. I w ogóle ten łuk jest enchantowany jakoś fajnie. Co on ma? Dobra, ma power 5 i nieskończoność, więc w sumie wystarczyłaby jedna strzała. Okej, dobra. Nice, okej, dobra. Tu mamy jakieś przeszkody, więc będzie ciężej, ale jakoś stąd. O, dobra. Co jest? Co? No nie. No nie. Przeklikać całą mapę. Co za gościu. O. Jezu, dzięki Bogu, że mi się udało tak szybko znaleźć to. O nie, łódki. To mi chyba nie będzie już potrzebne, albo dobra, zostawię sobie, niech będzie. Deja vu, I have been in this place before. O nie, co się stało? Wpadłem do wody. Dobrze, że mam keep inventory, bo byłby problem. Szybko. O nie, ja nie potrafię takiej rzeczy robić, shit. A się ślizgam jak po jakimś kuźwa. Coś się tutaj dzieje.
pomocy. Ej, no nie, to jest inny lud. Po tym się ślizgam bardziej, albo mniej, albo bardziej, albo mniej. Albo bardziej, albo mniej. O kuźwa. Nie toczy się jak piłka nożna. To za cholerstwo. Zmarłem na grypę ptasią. Dobra, lecimy. Ja w ogóle jestem w stanie tak wypierdzielić stąd. O, dobra. Prawie, było blisko. Taki skrót by był piękny, ja cię kręcę. Dobra, demet, z trzeciej osoby na pewno się uda. O, prawie, prawie się udało. Dobra, teraz musi się udać. Poturubka. Teraz będę spokojnie to robił. Spokojnie. 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 Obracam się. Shit. Obracam się jak jakiś karakan. O nie, co się dzieje? Dobra, wychodź stąd. Mam przycisk. O. Dobra, co to jest za tabliczka? W ogóle pierwszy raz taką widzę. Bo teraz coś trudnego. Jeszcze taka tabliczka jakaś jest z dupy. Nie wiem, co to jest. O shit, o nie. Ten typ poziomów też znam. Najgorzej. Czy to jest ten typ poziomu, którym ja muszę spaść? Idealnie trafić gdzieś tam w jakiś punkt. Cheese. Dobra, to tak. Wezmę sobie to. Zobaczę, czy jest tam, widoczny gdzieś koniec w ogóle. Tam widać chyba wodę. Jest jakby w tamtym rogu. Pode mną. W tym momencie jest jakby woda chyba. Tak mi się wydaje. Więc zobaczymy. Dobra, no to spróbujemy. Let's go! Musi się udać. A, dobra. Jednak się nie uda. Tylko, że w ogóle tyle wystartowałem. Nie stąd, tylko jakoś jakby stąd. O, pyk. O nie, ona jest na środku. O, god. Nie ma opcji. Nie, no to jest w cholerę trudne. Czekaj, jakbym tak zrobił. O, kuźwa. To był cheat lekki, dobra. Dobra, to będzie ciężki poziom. Jeden z faktycznie cięższych. O, shit. Dobra, to było bliskie. 12 seconds later. Jak ja mam to, kuźwa, rozgryźć? Ej, przeżyłem. Przeżyłem. O, nie. Potem znowu, o kuźwa, teraz było w cholerę blisko, nie wiem jak ja mam to wykręcić tam na samym końcu, to jest tak ciężkie. Jest ciężkie, żeby wykręcić do tej wody. O, cheatować w ten sposób. I teraz? Teraz, o, dobra. Tego mam nadzieję, że nie zobaczę. To był cheat, ale bez tego, to bym chyba to robił jakieś 2 tygodnie? Może 3? No, to było ciężkie, to było w cholerę ciężkie. Za pierwszym razem nie miałoby szans, kuźwa, żeby tutaj doskoczył, cholera. Okej, okay, dobra, teraz jest parkour. Parkour to ja w sumie kiedyś umiałem robić, ale teraz już nie wiem. Dużo minęło czasu, kiedy ostatnio raz grałem Minecrafta i no. I nie wiem, jak mi będą teraz wychodzić, ale może być gorzej. A nie może być takie trudne. Pyk. Pyk. Okej, okay. Jak się nie odzywam, to mi lepiej idzie, tak generalnie, więc mogę się... Okej, okay, to się da przejść, jest na średnim poziomie, więc zobaczymy. Okej. Okay. Pyk. I mniej się odzywam, tym lepiej mi idzie. Zwykle tak jest, więc jak się skupię, to się na pewno uda. Tutaj właściwie wyobrażam sobie, że dałoby się tam doskoczyć, jakbym się na maksa rozpędził, ale nie ryzykuję w ten sposób. O, było blisko, żebym wskoczył na to. Shit. Na razie, okej, okay, dobra, udało się. Na razie ta mapa się wiele nie różni od tych, które graliśmy sobie wcześniej. Poza tym, że tamte były, powiedzmy, bardziej takie skomplikowane. O kuźwa, nie wiem, jakby to ująć. Bardziej rozbudowane, bardziej różnorodne, czy coś takiego. Takie mniej spodziewane. A ta jest fajna, ponieważ to jest taka klasyczna mapa, którą kuźwa dawno nie grałem. Trzeba się tu na maksa rozpędzić odpowiednio. No i kurde, poślizgnąłem się na maśle. Ktoś tam kuźwa zostawił masełko. Day 2. Shit. Blisko było. Mnerstwo. Jak ja to zrobiłem wcześniej? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że zrobiłem ten sam kąt co wcześniej, tylko że mi to po prostu nie wyszło tym razem. Żeby jakoś tak od boku. Kojuję się tej drabinki cholernej nie łapię. Menel. Znaczy, ja się nazywam sam Menelem. Day 3. Gdy tutaj ten skok jest najgorszy. I zaczynam się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby stąd doskoczyć tam. Ale zobaczymy. Jeszcze raz to. Dobra, udało się. To trzeba dosłownie w ostatniego piksela skoczyć. No to już jest dosyć daleko. Chociaż wydaje mi się, że odległość jest podobna. Okej, okay, dobra. I może mnie przeblokowała drabinka, to mi się udało jakoś tutaj doskoczyć. No i teraz, żeby mnie ta drabinka mi przeblokowała. Jakby się udało jakoś tam lecieć. Och, kurde. Zahaczyłem się, kurde. Zopałem się, ale mi się puściłem, kurde, tej drabinki. Day 4. To muszę stanąć tak najbardziej tutaj, na maksa. I się rozpędzić na maksa i nie da się. Generalnie to gościu powiedział, że się da to przejść, ale według mnie to jest ledwo możliwe. Kuźwa, na Game Modzie się wszystko da, cholera. Dammit. No to pyk. Dobra, było blisko. Teraz było najbliżej w sumie, a skoro da się przejść, to się da przejść. One eternity later. Okej, dobra, prawie się udało. Zahaczyłem się o drabinkę, ale ustawiam sobie tutaj spawn pointa, więc jak widzicie się już tutaj respię. Więc będziemy teraz próbować tylko ten jeden skok robić. Sobie też ustawiłem komendę, żeby się już zabijać. 2000 years later.
Dobra, udało się doskoczyć. W końcu się udało wykonać ten skok. To z tego, że stawiam sobie spot pointa i że to wcale nie był medium, tylko to był hard. Kurde, ale się udało po 40 latach. Dobra. A teraz jest hard niby, tak? Że niby tam to było medium, a to jest niby hard. Widzimy się teraz 10 lat mniej więcej. Mi się uda zrobić pierwszy skok. Okej, udało mi się zrobić pierwszy skok. I z tego co widzę, to pierwsze co już mamy, to jest jakaś 180. Więc, no, nie 15 dekad, tylko 40. Więc, cześć, pa. I widzimy się za 10 lat. Zrobimy sobie tak, że ja sobie tutaj wskoczę i sobie dam tutaj spawn pointa od razu. Się to bardziej gdzieś tak tutaj. Będę się tutaj od razu respił, więc ten skok zajmie pewnie najdłużej czasu, ponieważ nie wiem, czy kiedykolwiek robiłem coś takiego. Ale jest on wykonalny, podobno. Też wiem, że też mogą być podwójne bloki i te podwójne bloki też są, da się je zrobić. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Tymczasem widzimy się, jak będę po drugiej stronie. One debt to society later. Much later. I jestem, udało się, więc udało mi się już przeskoczyć tą 180, trudna była, więc długo mi to zajęło, ale się udało i myślę, że będziemy mogli sobie tutaj już ustawić spawn pointa, bo widzę, że później będzie też niełatwiej. Okej, okay. No i mamy tutaj drabinki i tam widzę, że też będzie ciężko, więc skok, dobra, jest dobrze, tutaj mam taki pyk, dobra, więc zginimy, mam nadzieję, że mnie dobrze spawn pointuje i tutaj kolejny spawn point. O, dobra, tutaj kolejny spawn point i teraz pójdźmy na to. Okej, dobra, i teraz w ten sposób to wygląda. To ciekawe. Teraz ja tutaj walnę od razu spawn pointa znowu. Tam mamy skoczyć i później tam, po przeskoczeniu na to, oczywiście, więc pyk. I stąd ma doskoczyć tutaj. No to po prostu świetny skok. Pewnie się uda za pierwszym razem. Easy. To nie jest wcale hard, to jest easy. Prawie się udało za pierwszym razem, kuźwa. W ogóle ja bym był w stanie stąd doskoczyć na to od razu, by było blisko. Na pewno jest to wykonalne, bo to jest ten rodzaj skoków, który był na medium, którego mi się tak dużo, tak wiele razy nie udało zrobić, no ale nie będę ryzykował. Jako, że to jest bliżej, to już spróbujmy zrobić to stąd. Też nie wiem, czy z drabinki da się w ogóle zrobić jakikolwiek rozbieg, ale chyba nie jestem w stanie. A, mogę, w sumie da się. Tylko, że ta drabinka też hamuje, więc nie jest to takie łatwe. Much later. O, było blisko. O, to byłoby wykonalne, bo z tej drabinki to nie wiem, czy się to w ogóle da zrobić jakkolwiek, bo rozbiegu tutaj na pewno nie złapię, a zwykły skok jest po prostu za niski, żebym mógł doskoczyć na taką drabinkę, więc prawdopodobnie widzimy się, jak już mi się uda. Much later. Okej, dobra, udało mi się to zrobić, tak jak mówiłem, było to dużo łatwiejsze stamtąd. No i teraz już jest łatwy skok, więc udało się przejść całego parkura. A teraz mamy labirynt dla świnek. Labirynt dla Mr. Pan Świn. Nie wiem, gdzie on jest i czemu słyszę krowę. Muszę sobie tego zrespić. Tu jest mały, kurde. Tylko teraz tak, sprawdźmy sobie najpierw, jak długie to jest i gdzie go dokładnie muszę. Dobra, tutaj jest płytka, więc mniej więcej wiem, jak go poprowadzić. No to jest dosyć długi labirynt, jak co. Spróbujemy go poprowadzić tędy. Chodź tu, nie dostaniesz marchewki, kurde. No i na płytkę, dawaj. Okej, okay, mamy quiz, w takim razie na to wychodzi. No i mamy quiz taki trudny bardzo, bo mam pytanie, kto stworzył mapę, więc normalnie, jakby mi nikt nie powiedział i nie byłoby autorów, to mógłbym się pomylić z tym, co jest na środku, ale myślę, że odpowiedź nie jest taka mega skomplikowana. No i pierwszy tester mapy, de facto ja, ta mapa została stworzona bardzo dawno temu, dlatego ja nawet nie pamiętam, kto mógł być tym testerem, ale w autorach jest napisane, że jestem to ja, więc zobaczymy. Okej, działa. No i ile mapa ma kategorii? Tam było napisane, że ma 12. Ale salcesony nie, ja salcesonów nie lubię, więc biorę 11. Okej, okay, teraz Mr. Pan Świn jest tutaj. O nie, widać mu siusiaka. Dobra, i teraz muszę znaleźć płytkę naciskową. Czy go w ogóle mogę jeszcze wezwać? O, mogę go wezwać, lol, to za gościu. To musimy przejść labirynt, no i zobaczymy, czy się uda tutaj jakoś, czy on będzie trudny, czy on będzie duży. Bo wygląda na dosyć rozwinięty. Można byłoby też zastosować taką taktykę lewej ściany. To na pewno by się udało go przejść w miarę szybko, więc spróbujemy. Płytkę, obym jej tylko nie pominął. Jak ją pominę, no to może mi to zająć dosyć dużo czasu. Teraz pójdźmy tędy, tutaj nie ma nic. Mam nadzieję, że ja stąd nie przyszedłem, bo byłby to problem, ale raczej nie. Gdzieś tutaj chyba... O, dobra, jest, mam. Znalazłem. No, dosyć rozwinięty był ten labirynt, żeby przyznać. Okej, teraz muszę się kopać w dół. Okej, tutaj. No i Game Mode Zero muszę sobie włączyć. Może zróbmy tak, dobra. No i kupiamy się. No takiego trybu to jeszcze w sumie nie widziałem chyba, chociaż kojarzę podobne.
O, dokopałem się gdzieś. Dobra. No, niezły. Niezły korytarz. Na szczęście miałem diamentowe rzeczy, więc mi to szybko poszło. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy co, co tu chodzi. Teraz jest speedrun. Okej, okay, dobra. Sobie weźmy. To sobie w ogóle zostawię tutaj. Nie będzie mi to potrzebne. Na pewno już. Więc tak. Więc bierzemy sobie to. Okej, okay, tu muszę nacisnąć, jak jestem gotowy. No dobra, no to najpierw sobie wezmę to. To jest 8 minut, to jest 1,5 minuty. Pyk i pyk. Dobra. Co? Aha, dobra, już mogę skakać. Ty kurde, nie wiedziałem o tym, że ja mam jakiś super ultra skok, kuźwa. Jak króliczek. Jakiś menel. O, kuźwa. Da się na to wskoczyć? Dobra, da się na to wskoczyć. I da się tędy skoczyć, i da się tędy skoczyć, i... Okej, okay, dobra, otwarłem drzwi. Aha, dobra. Aha, dobra, czy nam się otwarły drzwi i musiałem od razu do nich wejść. Ogarniam, dobra. To ja sobie tam wezmę jeszcze raz to. Dobra, było blisko, ale w sumie fajny parkour. W sensie parkour i speedrun. Tylko, kurde, muszę wskoczyć na to i teraz z tego na tamto. Menelu, dobra. Pik. Wpadłem do tego gówna. A teraz już mi się to kuźwa nie uda. Na pewno, bo wpadłem do lawy. Już się otwarły. Świetnie, za pierwszym razem mi się w sumie udało. I... o, to będą mnie tutaj. Bo sobie nie ustawiłem spawn pointa, ale dobra. To myślę, że się tam widzimy za chwilę. Epilog. Dobra, to jestem znowu powrotem i mamy znowu podki tutaj. Będę sobie ustawiał spawn pointa i możemy lecieć. Pik. Dobra, udało się. Jestem. Zdążyłem przed czasem. No i udało się. Okej, okay, odwróć się. Dobra, ale tutaj mamy... Udało ci się przejść mapę. Mam nadzieję, że się spodobała. Tutaj masz skrzynkę z tabliczką, żebyś ocenił mapę. Okej, okay, ocena mapy. Możesz też napisać, co ci się podobało i co można zmienić. Okej, okay, dobra. Tu jest Mr. Pan Świn-Świn, więc jest z nami. Udało mu się z nami przejść. No, wychodziłoby na to, że to już jest koniec, ale mapa była dłuższa niż się spodziewałem, więc całkiem fajna, naprawdę. Ciężko było granie stwierdzić, czy to jest faktycznie mapa stworzona przez jakiegoś amatora, czy to jest mapa stworzona... ubrana z neta, bo tam naprawdę to wiele różnic nie było. No i ocenić to 0 na 10, rozumiem. Myślę, że jak sobie włączę oczywiście game mode, oczywiście survival, wtedy będę w stanie jej postawić to. No i myślę, że taką ocenę to myślę, że mógłbym wystawić, nie jestem recenzentem, ale 9 na 10 byłoby ok, albo nawet 9,5 na 10, jako że to jest po prostu mapa też amatora i nie jest to nikt, kto tworzył mapy, że tak powiem, jakieś duże, no i nie tworzył tych map zbyt często. I to nie jest tak, że to dlatego, że to jest mój znajomy czy kolega, tylko po prostu wystawiam taką ocenę, dlatego że ta mapa jest stworzona przez osobę, która nie tworzyła wcześniej map. No i naprawdę jak na taką, powiedzmy, że pierwszą, większą mapę, no to ta mapa była naprawdę mocna, nieźle zrobiona. Weźmy sobie, sprawdźmy, co mamy tutaj. O kuźwa, co jest? Ale mnie stworzył, ja cię kręcę. Mr. Pan Świn-Świn, czy to widzisz? O ja, no to nieźle. To ja sobie sam wpiszę. Okej, okay, dobra, mamy. No i tak się w takim razie prezentuje mój wielki taki, powiedzmy, fanart. Bo wygląda to naprawdę, kurde, nieźle. No to jest mój skin, jest ogromny. I jest dużo na nim szczegółów. I wygląda fajnie, więc możecie też ocenić sami, dając łapkę w górę, jak chcecie, czy wam się podoba. Mapa była dużo większa, jeśli spodziewałem, tak jak już wcześniej mówiłem. I była fajna. Ja Mr. Pana Świn-Świna, kurde, nauczę tej szacunku do mnie, bo się odwraca, kurde, jak ja mu pokazuję jakieś fajne rzeczy i on nie chce na to patrzeć, nie chce nawet ocenić, kurde. No, a ja was zapraszam na inne filmy na naszym kanale, na naszego Discorda, którego macie w opisie. Nie uciekaj, kuźwa, bo cię i tak to dogoni. I tak się dogoni, o dobra, sprawiedliwość cię dogoniła. Można sobie to wysadzić. Myślę, że będziemy się widzieć w innych filmach z Minecrafta. Możecie sobie też zobaczyć, bo już ich trochę było. Ja się z wami żegnam, byłoby na tyle. Pa, cześć, na razie.